Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zepsutym balansie w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, również niezbalansowani, bo ich umiejętności w każdej dziedzinie są na najwyższym poziomie. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że o jakiejś postaci mówi się, że jest uber mocna, a jak przychodzi co do czego, to pada jak kleszcz? Ja też nie, jednak tworząc już trochę materiały na temat Naruto, zauważyłem pewne zależności i myślę, że wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje. Jeśli jesteście tego ciekawi, no to zapraszam, zaraz o wszystkim opowiem. Za pierwszy przykład możemy wziąć odcinek z zeszłego tygodnia, którego bohaterem był Shisui. O tym bohaterze mówiło się w świecie Naruto naprawdę dużo dobrego. Najzdolniejszy Uchiha swoich czasów, posiadał imponujące zdolności genjutsu, a do tego niesamowite koto Amatsukami, które zostało określone najpotężniejszym genjutsu. I jakby okej, nikt tego nie kwestionuje, jesteśmy w stanie w to uwierzyć, ale co z tego widzieliśmy? To, że Ao uciekł jak go zobaczył, czy walkę z ninja z korzeniem i to tyle. Nic jakoś bardzo imponującego. Do tego wiele osób wręcz śmieje się z niego, patrząc jak łatwo Danzo ukradł mu oko. Więc gdzie jego siła? No nie wiem, słaby przykład? Dam kolejny, proszę bardzo. Tym razem cofnijmy się o 2 tygodnie. Bohaterami odcinka była legendarna organizacja 7 Mistrzów Miecza Mgły. Ta grupa ninja jest również przez całe anime wynoszona na wyżyny. Ludzie chcą o nich informacji, których brakuje. Mało tego, o tej organizacji mówi się dużo dłużej niż o takim Shisuim, a nadal znane są szczątkowe informacje poza niektórymi osobnikami. Z tym, że zawsze było mówione, że to są koksy totalne, a jak zostali wskrzeszeni na wojnie, nie zabili nikogo prócz jakichś randomowych ninja, którzy byli jakimś typowym mięsem armatnim, które nic nie znaczyło dla nikogo. Dziwne, prawda? Takich przykładów jest oczywiście masa, wystarczy wspomnieć, że na wojnie zostały wskrzeszone naprawdę wybitne jednostki, tacy jak chociażby członkowie Akatsuki, a jednocześnie nikt ważny w tej walce tam nie zginął, więc dlaczego tak się dzieje? Powodów jest moim zdaniem kilka. Pierwszym z nich jest to, że balans jest cholernie trudno utrzymać. Mając tak wiele bohaterów, których trzeba ogarniać, nie jest tak łatwo się w tym nie pogubić. Mogło być znacznie gorzej. Teraz wyobraźcie sobie takiego Kakashiego. Gość, który stoczył sporo pojedynków na przestrzeni pierwszego Naruto i Shippudena. Trzeba było dostosować jego ataki do przeciwników, uwzględnić przy tym ich moc, umiejętności itd., itd. A później, jeśli ten jego przeciwnik nie jest pokazany po raz pierwszy, to dodatkowo trzeba uwzględnić jego poprzednie walki i z tego robi się potężny kocioł, a to dopiero 2 postacie. I tak oto mamy jedną z pierwszych walk, którą widzimy w Naruto. Zabuza z Kakashim. Gdzie o Kakashim już wiemy, że to bardzo znana postać i bardzo OP, tymczasem odnoszę wrażenie, że Zabuza nie był jakimś kocurem, a powiem więcej. Kakashi w tamtym momencie kojarzy mi się słabiej niż Kakashi jako dziecko ze wspomnień. I to, co powiedziałem, może być kontrowersyjne. Mówię, że kojarzy mi się, że tak to zapamiętałem, nie że tak to jest. Jest to spowodowane moim zdaniem drugim powodem, czyli tym, że siła w anime bardzo często jest przypisywana do czasu, a nie do postaci. Co tutaj mam na myśli? Ano to, że większość postaci jest na tyle silna, na ile po prostu potrzeba. To często jest też nazywane efektem fabuła no jutsu, tak jak gdy Choji, Shikamaru, Kiba i Neji walczyli z 4 dźwięku, ale nie mogli umrzeć, więc każdy z nich prawie przegrał. Ich siła była balansowana do przeciwników, tak żeby walka była ekscytująca. Nie inaczej było z tą 7 miecza podczas Edo Tensei. Musieli przegrać, bo tego wymagała fabuła, więc jedyne co przedstawili to napsucie trochę krwi głównej obsadzie i zabijanie nic nieznaczących postaci i nic więcej. A podobno są super OP postaciami, prawda? I tu się pojawia problem, gdy zechce się przedstawić jakąś postać, bo raz ona jest słabsza, raz mocniejsza. Po drugie, opisując umiejętności niektórych postaci, brzmi to po prostu przezabawnie, jeśli wiemy, że zginą jak leszcz. Po trzecie, w stosunku do postaci, które rzucają jakimiś meteorytami, to oni zazwyczaj nic nie znaczą. Do tego dochodzi jeszcze coś takiego, że jeśli pojawia się jakaś nowa postać, to nie może ona być słabsza niż poprzednie. To logiczne. Niestety też powoduje to ten sam efekt dysonansu i budzi pytania pokroju: hej, jakim cudem Sasori, koleś, który jest pro elo koksem, jeśli chodzi o lalkarstwo, przegrał z jakąś babą i różowo-włosą niewiastą? Wtedy możemy być prawie pewni, że zobaczymy dobre show, które zakończy się jego przegraną. Dlatego chociażby śmierć Jirai wzbudzała takie emocje, postać lubiana, dobra i prawie nikt by się nie spodziewał, że może umrzeć, bo to nietypowe.
Kolejnym powodem było to, że anime jak i manga były tworzone przez długi okres czasu. I to nie jest jakiś wyznacznik tego, że balans jest zachwiany, ale już to, w jaki sposób to było robione, jest. Bo chodzi o to, że anime musiało wychodzić co tydzień. Nawet jeśli materiał był czerpany z mangi, która wychodziła wolniej, miała więcej czasu na ogarnięcie tego wszystkiego, to anime Naruto, które ma ponad 700 odcinków, wychodziło co tydzień. Tak było to podyktowane. I chyba niczym dziwnym nie jest, że gdy terminy gonią, robota jest robiona gorzej, praktycznie zawsze. Jeśli dać twórcom więcej czasu na stworzenie anime od deski do deski, byłyby one na pewno spójniejsze. Niestety biznes to biznes, trzeba szybciej, więcej i najlepiej za darmo. Ale żeby nie było, że znowu tylko i wyłącznie hejtuję Naruto, bo to nie tak, że uważam, że jest totalną klapą w tej materii, bo nie. W sumie to jestem pod wrażeniem, że Kishimoto był w stanie ogarnąć tak dużą ilość osób tak dobrze. W sensie jest wiele mankamentów, jeśli chodzi o balansik, ale zazwyczaj tego nie widać, a czasami widać to, jak dobrze było to przemyślane. Mam tu na myśli takiego Madarę. On był budowany jeszcze za pierwszego Naruto, przez dosłownie lata, zanim pojawił się na ekranie. Było mówione, że jest totalnym kozakiem i gdy się pojawił, można było to poczuć i zobaczyć. Ten czas, który mogliby poświęcić na całość, jeśli mieliby taką możliwość, jest też remedium na ten problem. Chyba nikt nie uważa, że stworzenie takiego anime czy mangi to jest coś prostego i nie wymaga jakiegoś wielkiego czasu. Szczególnie jeśli mówimy o tak rozbudowanym uniwersum, jakim niewątpliwie jest Naruto. Wyobraźcie sobie, jak wiele aspektów było tutaj poruszonych, o ilu rzeczach trzeba było pamiętać. Większość z was pewnie nie pamięta, co jadła wczoraj na śniadanie, a co dopiero zapamiętać jakieś szczegóły z jednej z tysiąca postaci, którą kiedyś się stworzyło, tak z 10 lat temu. Dlatego najpewniej Masashi rozbił sobie to na mniejsze części, na tomy. W tym momencie łatwiej się po pierwsze skupić na danej części anime, ale i łatwiej zapomnieć o tym, co już się zrobiło. Uważam też, że bohaterów w książce łatwiej jest zbalansować lub też ukryć to, że nie jest ten balans idealny. Z tego względu, że pozostawia się walki i tak dalej wyobraźni. A w takiej mandze macie wszystko podane na tacy. Każdy atak, użycie miecza. Nie wspominając nawet o anime, gdzie niczego nie musicie sobie wyobrażać, bo wszystko jest już gotowe. Kolory, dźwięk, głos postaci i tak dalej. I teraz rozwiązaniem tego problemu byłoby chociażby to, żeby sobie rozpisać fabułę od początku do końca, dostosować siłę osób, każdego jutsu, narzędzia i tak dalej, a następnie wprowadzić poprawki. Żeby nie było akcji, w której ktoś przeżyje ataki potężnych jutsu, ale unika ciosów kunaja, który jest po prostu niczym w porównaniu do tych jutsu. Jak się domyślacie, ten złoty środek nie jest możliwy do zrealizowania, jeśli mówimy o takim anime jak Naruto. Do innych, krótszych anime może i owszem. To jest moim zdaniem też wytłumaczenie tego, dlaczego dużo osób nie jest w stanie przebić się przez wojnę w Naruto albo uważa ją za najgorszą część. Ja się też z tym zgadzam. Jest ona zdecydowanie za długa. Większość walk jest po prostu nic nieznacząca, co najwyżej daje nam kilka więcej informacji o danych ninja czy show, a ludzie chyba jednak wolą dobrą fabułę od show, takie mam wrażenie. Podsumowując, chodzi tutaj raczej o to, że na niektóre rzeczy zabrakło czasu, to raz. Po drugie, traktowano wszystkie walki trochę osobno, dlatego widać takie potężne różnice pomiędzy umiejętnościami niektórych osób. Obejrzyjcie sobie jeszcze raz kilka pierwszych odcinków Naruto. Główny bohater z odcinka na odcinek stawał się dużo lepszy. Po trzecie to, że balans to cholernie ciężka rzecz do utrzymania. Nawet mając wszystkie dane, nie jest to tak proste do zrobienia. Szczególnie jeśli idzie to w parze z tym, jak jesteśmy nastawieni do danej postaci, bo dużo osób powiedziałaby sobie: hej, walka Naruto z Painem była jedną z lepszych walk w anime. I ja się z tym zgadzam, była bardzo dobra, a jednocześnie uważam, że Naruto nie miał prawa jej wygrać. Czy to znaczy, że chciałbym, żeby Pain wygrał? No nie do końca. Tego już się nie zmieni, tak zostało to zrobione, musimy to zaakceptować. I jeśli interesuje was więcej rozkmin na temat anime Naruto, zapraszam jak co tydzień w niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!